Cześć Boże, dzień dobry. Witamy w kolejnej kolumnie Słowa. Tym razem połowa ósmego rozdziału trwamy w Ewangelii Marka. Dzisiaj uzdrowienie człowieka niewidomego. Postarajmy się przejść przez ten tekst, zobaczyć, co on do nas mówi, jak on nas prowadzi. Dwudziesty drugi werset ósmego rozdziału. Potem przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy coś widzisz? A gdy ten przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich, niby drzewa. Potem znowu położył rękę na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami Tylko do wsi nie wstępuj. Przeżywamy, zatrzymujemy się dzisiaj nad uzdrowieniem człowieka niewidomego, ale pierwsze to mamy doświadczenie Jezusa, który po niemalże dwóch rozdziałach w końcu osiąga cel, realizuje to, co zapowiedział. W szóstym rozdziale mamy mowę, po pierwszym rozmnożeniu chleba, że Jezus wsiada do łodzi, płynie przez jezioro i mówi swoim uczniom, czy, czy, czy uczniowie mają płynąć, Jezus zostaje się modlić, płyńcie do Bethsaida. Potem Jezus kroczy po jeziorze, przychodzi do nich i oni nie dopływają do tej Bethsaida I dopiero... Tutaj mamy mm, osiągnięty cel, dojście do, do, do konkretnego miejsca, dojście, dojście do Betsaidy galilejskiej, miasta, które jako trzecie po Jerozolimie i Kafarnaum jest wymieniane najczęściej w Nowym Testamencie, w Ewangeliach. Co to może dla nas znaczyć? Czym, czym jest ta e, Betsaida? E, apostołowie docierają do tej Betsajdy. Po takim doświadczeniu potłuczenia, po doświadczeniu własnej niewiary, Jezus płynie z nimi w Łodzi wcześniej i zarzuca im, zobaczcie, raz wam rozmnożyłem chleb, drugi raz wam rozmnożyłem chleb, wy nie uwierzyliście. Czyli jakby dopływają, dochodzą do tego miasta z takim brakiem wiary, z poczuciem, że ich wiara jest mała, że nie dostrzegają tego nauczania Jezusa. Z drugiej strony, jak popatrzymy na Ewangelię Mateusza, to Bethsaida jest nazywana miastem grzechu, miastem, które nie chce się nawrócić, które nie chce przyjąć Ewangelii, nie chce przyjąć Bożego or Orędzia. Jezus mówi: biada tobie Korozajn, biada tobie Bethsaido. Gdyby w Tyrze i Sidonii działy się takie rzeczy, to na pewno by się nawróciła. Czyli jest miastem jakiegoś takiego uporu. Nie Z trzeciej strony, Becajda jest to miasto Andrzeja, Piotra, Filipa, jest to miasto apostołów, miasto powołania, miasto, gdzie doświadczyli swojego pierwszego spotkania. Z czwartej strony jest to miasto widmo. Dzisiaj badania archeologiczne nie są w stanie określić do końca, gdzie była Becajda. Nie wiemy. Wiemy, że to było gdzieś niedaleko miejsca, gdzie Jordan wpada do jeziora Galilejskiego, ale dokładnie gdzie nie jesteśmy w stanie określić. Może zostawię te cztery interpretacje. Pomyśl sam, która jest dla Ciebie bliższa i w którą chcesz wejść. Dla mnie osobiście najbliższą była interpretacja powrotu do miejsca powołania. Może dlatego, że ostatnio, kiedy byłem u rodziców, znalazłem album ze zdjęciami z prymicji i zobaczyłem, jak się zmieniłem tak fizycznie, ale też pomyślałem, na ile zmieniłem się też duchowo, dorosłem przez 9 lat mojego kapłaństwa. Może medytując ten fragment, usiądź. I weź sobie, nie wiem, zdjęcia z jakiejś pielgrzymki, z jakiejś rekolekcji, z jakichś wyjazdów, gdzie Bóg działał, gdzie było to pierwsze powołanie. Może weź sobie zdjęcia ze swojego ślubu i zobacz, co przez 15-20 lat się zmieniło, kiedy przeżywasz jakiś kryzys, tak jak apostołowie wchodzą do Bethsaidy, przeżywali kryzys swojej wiary. Powrócić do Bethsaidy, do miejsca, gdzie Bóg mnie powołuje, gdzie startowała moja wiara. To pierwsze. Ale to nie jest, jakby, cały kontekst, cykl tej Ewangelii. Ta Ewangelia bardzo często jest zestawiana z Ewangelią o uzdrowieniu Bartymeusza. Tutaj macie fragment z Ewangelii Łukasza. Nie będę go teraz dokładnie analizował. Zrobimy to omawiając 10 rozdział Ewangelii Marka i Bartymeusza. Natomiast Porównajcie sobie ten tekst. Tutaj ten niewidomy tak, jest uzdrawiany stopniowo, nie ma w nim jakiejś wdzięczności. On nie uwielbia Boga po tym uzdrowieniu, nie głosi Ewangelii. To jest takie bardzo trudne, trudne doświadczenie. Całkowicie odmienne na, w porównaniu do tego drugiego uzdrowienia, gdzie Bartymeusz jest uzdrowiony, gdzie on idzie za Jezusem, gdzie cały lud oddaje chwałę Bogu, gdzie to uzdrowienie jest szybkie. My, mi się wydaje, że ten tekst pokazuje po pierwsze różnorodność działania Boga, po drugie różnorodność podchodzenia doświadczenia człowieka, jego, jego relacji, działania Boga w nim, pewnego procesu. Są tacy, którzy nawracają się z dnia na dzień, a są tacy, którzy potrzebują nawrócenia. Przez bardzo długi czas. Dokładnie. Mówiłem tutaj o czasie, o pewnym pewnym doświadczeniu oczekiwania. Ten człowiek jest wyprowadzony za bramę wsi, za pewną miejscowość i tam Jezus nakłada mu ślinę na oczy. Tam Jezus jakby go uzdrawia, ale to jest pewien proces. I to mi osobiście skojarzyło się z pewnym oczekiwaniem, z pewnym czasem, i chciałbym, żebyście tutaj sięgnęli do historii Mojze Mojżesza. Lud wybrany dochodzi do góry Niebo, do wejścia, do Jordanu, do wejścia w ziemię świętą, ale nie wchodzi. Oni się rozkładają obozem przed ziemią Świętą i czekają. Na co czekają? Na śmierć Mojżesza. A potem 30 dni opłakują Mojżesza. Oczekiwanie na to, żeby coś się dokonało. Oczekiwanie, żeby dokonało się uzdrowienie. I teraz ten człowiek oczekuje, żeby to uzdrowienie się, się dokonało. I myślę, że to jest takie pytanie, które gdzieś ciągle powraca w kolumnie Słowa, pytanie, które gdzieś powraca ciągle w Ewangelii, czy ja potrafię czekać. Pytanie, które myślę dziś jest bardzo trudne w, w dzisiejszym świecie. Czy ja mam jeszcze cierpliwość, czy potrafię odłożyć coś na późniejszy czas? Yy, I ostatnia rzecz, którą yy, chciałbym powiedzieć, która, która do mnie jakoś dotarła, przygotowując ten fragment, to jest doświadczenie relacji. Zobaczcie, mamy tam człowieka, który jest niewidomy, ktoś go przyprowadza yy, i oni nie proszą, żeby go uzdrowił. Oni nie proszą, żeby, żeby mu przywrócił wzrok, ale proszą go, żeby go dotknął. Wydaje mi się, że to jest takie suche. Zostawiłem sobie to z, z drugim rozdziałem Ewangelii Marka, gdzie jest mowa o czterech niosących człowieka sparaliżowanego. Jak oni wiele troski, takie inicjatywy podejmują, żeby go uzdrowić, spuszczają go przez dach, Jezus widząc ich wiarę, jego uzdrawia. A w tym tekście ten człowiek jest pozostawiony sam sobie. Nie ma w nim relacji z tymi ludźmi. I tutaj chciałem, żebyście sięgnęli do księgi Ród, do pierwszego rozdziału. Tam jest relacja Ród i Noemi, kobiety, która była poganką Ród, która jednak decyduje się iść do narodu wybranego z Noemi, pomimo tragedii, pomimo śmierci mężów potrafi towarzyszyć, bo nawiązała relacje. I chciałbym, żebyśmy na koniec, siadając w tym tekście, popatrzyli, a jak wyglądają moje relacje. Czy one nie są tak jak tutaj? Zostawiam kogoś, yy, biorę go za rękę, ale, ale nie jestem zainteresowany nim dalej. Na ile jest głębia moich relacji? Jak wyglądają moje relacje? Yy, usiądźmy przy kolumnie. Pozwólmy, żeby słowo Prowadziło nas każdego dnia.